przyszłym tygodniu rozpocznie się długo wyczekiwana przez mieszkańców Lidzbarka i nie tylko inwestycja. Przetarg na budowę ronda przy zbiegu ulic Zieluńskiej, 3 Maja i Słonecznej został już rozstrzygnięty. Wygrała to zadanie firma Skanska i tutaj możemy pochwalić się dużymi oszczędnościami. Co prawda jest to zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast zamiast kwoty ponad 3 milionów złotych zostanie ono wykonane za kwotę 1 miliona 700 tysięcy złotych. Z nieoficjalnych informacji mogę zdradzić, iż planowany początek prac zbiegnie się z połową czerwca. Oficjalnie zaś informujemy, że uroczystość symbolicznego wbicia łopaty odbędzie się w czwartek 16 czerwca o godzinie 11. Inwestycja cieszy podwójnie, ponieważ z planowanych 3,5 miliona złotych rondo uda się wykonać za połowę tej kwoty. Oszczędności zostaną podzielone solidarnie. Udało nam się dopilnować zapisów w umowie i gmina Lidzbark swój wkład określa na poziomie około 28%. Także po wykonaniu zadania będzie możliwe rozliczenie wkładu w tę inwestycję. W ramach robót oprócz zmiany organizacji ruchu zostaną m.in. wzmocnione nawierzchnie drogi, wymienione chodniki oraz przebudowana linia energetyczna i kanalizacyjna. Prace mają się zakończyć w październiku.